nami 12 minut o kulturze i 12 wydarzeń z Polski, bo odwiedzimy Opole, żeby sprawdzić, jak na tamtejszej scenie radzi sobie w trudnym spektaklu premierowym bracia i siostry aktor Dawid Ogrodnik. Przede wszystkim, co trzeba było zrobić, to odrzucić właśnie Dostojewskiego. Na przykład dla mnie to był największy problem. To jest stare wszystko, co ja mam na świecie. Sprawdzimy, kto w tym roku ma szansę na najbardziej prestiżową aktorską nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego. Cały czas ja muszę poszukiwać, być zaciekawionym, cały czas zadziwiać się światem. Poza tym zapytamy, po co są ministrowi potrzebni doradcy. Właśnie takie grono fachowców może wypracować jakieś takie rozwiązania, które mogą się stać rozwiązaniami powszechnymi. Zaprosimy na spacer po krakowskich muzeach, w dodatku za darmo. Przychodzą goście, których nigdy nie oglądamy raczej w naszych murach. Będą także zapowiedzi kulturalne. Zaczynamy. Mówi się, że bomba jego talentu wybuchnie w tym roku. Trudno powiedzieć, czy tak będzie. Na pewno przedstawienie bracia i siostry dla Dawida Ogrodnika jest ważnym punktem w karierze. A oczy wszystkich zainteresowanych teatrem w Polsce są dziś zwrócone w kierunku Opola, gdzie na scenie Teatru imienia Kochanowskiego odbywa się właśnie premiera przedstawienia opartego na prozie Dostojewskiego i Czechowa, a wyreżyserowana przez Maję Kleczewską. Jeżeli powiemy sobie, to co było do tej pory ważne, już nie jest ważne. I idziemy dalej i zadajemy sobie kolejne pytanie, to co jest teraz ważne, jakie jest to nowe. O tym jest ten spektakl, o pragnieniu nowego. Nie ma określonych postaci, jest raczej jakaś taka egzystencja, poszukiwanie, czym może być nowy człowiek, czy takie życie po katastrofie w ogóle ma jakąś rację bytu, co jest prawdą, co nie jest prawdą, czy jeszcze coś takiego w ogóle istnieje. Jeżeli odrzucimy wszystko, co było do tej pory, czy możemy zrozumieć to, czy zaakceptować, to co jest za tym? To, co jest priorytetem, to, co nas dalej prowadzi, ku czemu to zmierza? Przede wszystkim, co trzeba było zrobić, to odrzucić właśnie Dostojewskiego. Na przykład dla mnie to był największy problem, ponieważ jak czytasz na nowo braci Karamazow, no to ten świat tak pachnie i masz po prostu jakbyś miał puszczony film, a nagle trzeba to wszystko odrzucić i być w garażu, gdzie tak naprawdę nie wiesz, jak masz funkcjonować. Z Dawidem Ogrodnikiem, z Marcinem Kowalczykiem spotkałam się w szkole teatralnej, robiłam z nimi dyplom. I miałam wrażenie, że nowe pokolenie, które teraz kończy szkołę, jest tak diametralnie inne. Oni mają w sposób jakiś spontaniczny i niezaplanowany zupełnie nowe podejście do teatru, do samych siebie, do sposobu ekspresji na scenie. Wydaje mi się, że wnieśli dużo nowego. Po świetnej roli Rahima w filmie Jesteś Bogiem i poruszającej kreacji Kalekiego Chłopca w przedstawieniu Nietoperz w reżyserii Kornela Mundruczo, Dawid Ogrodnik rozbudził oczekiwania widzów. We wczesnej młodości miał być muzykiem. Jak z tej perspektywy opisałby tempo, jakiego obecnie nabrała jego kariera? Wiwacze, ale mam wrażenie, że to te tempo musi spaść. Musi diametralnie spaść do lento. Po każdej rzeczy, którą człowiek robi, przychodzi taki moment zmartwychwstania, mi się wydaje, nie? Takiego, można powiedzieć, fachowo katarzis, które cię zmienia. No i to przedstawienie też dużo zmienia. Zobaczymy, kto w tym roku ma szansę na najbardziej prestiżową aktorską nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego. Piotr Głowacki w filmie 80 milionów, Agnieszka Grochowska w Bezwstydu i W ciemności, Julia Kijowska w filmie W ciemności, Marcin Kowalczyk w Jesteś Bogiem i Joanna Kulik za rolę w filmie Sponsoring. To pięcioro aktorów, którzy zwrócili uwagę w 2012 roku. Piotra Głowackiego wkrótce zobaczymy w filmie Hiszpanka Łukasza Barczyka. Cały czas ja muszę poszukiwać, być zaciekawionym, cały czas zadziwiać się światem, cały czas dążyć do zachwytu, nie? Do jakiegoś i do poszerzania swojej świadomości, swoich możliwości, swojego widzenia rzeczywistości, bo wydaje mi się, że ciekawe jest to, co nas ciekawi.
Im bardziej jesteśmy zaciekawieni, tym bardziej możemy zaciekawić. Joanna Kulik jest właśnie w trakcie zdjęć do kolejnego filmu Pawła Pawlikowskiego, gdzie gra i śpiewa w roli specjalnie dla niej napisanej. Jestem gdzieś zwolenniczką tej metody, nie bazowaniu na swoich własnych emocjach, ale na budowaniu pytań do postaci, próbowaniu tak się wcielić i współczuwać z daną postacią, żeby nie było to tak, że to ja, Joanna Kulik, czuję, tylko że czuję postacią, ale mam też prawdziwe emocje. Julię Kijowską zobaczymy u Wojtka Smarzowskiego w filmie Drogówka i filmie Anioł. Tu przyciskasz, nie resetujesz i masz cały czas 130. Marcin Kowalczyk pojawi się w ambitnym projekcie Hardcore Disco debiutanta Krzysztofa Skoniecznego. Czekamy na kreację Agnieszki Grochowskiej jako Danuty Wałęsowej w filmie Andrzeja Wajdy. Wszystkie sceny, w których ja biorę udział, to są sceny w domu, sceny z dziećmi. No, bardzo mało o tym było wiadomo, tak naprawdę to jest troszeczkę na pograniczu tego, co jest napisane w książce. Z takiego świata wielkiego i z takiego świata zdarzeń politycznych, właśnie, które zmieniły bieg historii. I nagle wchodzimy do kogoś do domu i widzimy kobietę z trzustką dzieci, która kroi chleb. No i to jest jakby, no to jest jakaś, powiedziałabym, jakaś nowość. Kto zostanie laureatem nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, przekonamy się już 21 stycznia. W Polsce jest kilka tysięcy instytucji artystycznych. Czy potrzebna jest im jakaś wspólna gra? Do czego przyda się powołana właśnie przy ministrze kultury Rada do Spraw Instytucji Artystycznych? Zapytaliśmy o to nowo powołanego przewodniczącego tej rady. Od tego roku zaczęła działać nowa ustawa w sprawie organizowania działalności kulturalnej. Przez 20 lat środowisko rozmawiało o tej ustawie. Powstało wiele koncepcji, wiele pomysłów. Kiedy wchodzi w grę wiele interesów, wiele pomysłów, wiele idei, jest to taki rodzaj takiego zbioru połączenia, które nie do końca jest konsekwentny. Każdy z województw ma swoich przedstawicieli. Swoich przedstawicieli mają również stowarzyszenia. Swoich przedstawicieli mają wszystkie instytucje artystyczne. Spoczywa na nas obowiązek stwarzania pewnych rozwiązań systemowych. Myślę, że właśnie takie grono fachowców może wypracować jakieś takie rozwiązania, które mogą się stać rozwiązaniami powszechnymi. Wiadomo, że większość problemów sprowadza się do problemu finansowania, natomiast tutaj to jest tak, że to nie jest do końca tak, że tutaj się rozmawia o tym, dostanę złotówkę, zabiorą mi złotówkę. Myślę, że tak jak przy takich negocjacjach, to się mówi negocjacje o sumie niezerowej, czyli jakby coś takiego, że tak naprawdę jest dużo więcej różnych rzeczy do wzięcia. Myślę, że również ideą tej rady, czy zadaniem tej rady jest uświadamianie tego, co poprzez kulturę można zrobić, co poprzez kulturę można załatwić. Czas na zapowiedzi wydarzeń, z których bardzo ważnym niewątpliwie jest premiera widowiska Don Carlo Giuseppe Verdiego w Operze Narodowej w Warszawie. Don Carlo to pierwsza z serii noworocznych premier Opery Narodowej w Warszawie. Reżyserem spektaklu jest Niemiec Willy Decker, jeden z najbardziej znanych twórców operowych na świecie. Wątek operowy i teatralny mieści w sobie najnowsza kinowa premiera filmu Holy Motors. Obraz, który zachwycił widzów zeszłorocznych festiwali filmowych, jest nieco dziwną historią o człowieku, który w ciągu 24 godzin wciela się w skrajnie różne postacie i charaktery. Godne polecenia surrealistyczne francuskie kino. W stolicy polskie spektakle z całego kraju Teatr Imka rozpoczyna niecodzienny festiwal teatralny, w ramach którego co miesiąc do Warszawy zapraszany będzie wartościowy teatr i spektakl z najdalszych zakątków Polski. Na pierwszy ogień o dobru Pawła Demirskiego z Teatru w Wałbrzychu. W poznańskiej galerii Art Station Oskar Dawicki w przedsięwzięciu łączącym sztukę, film i literaturę. Tytułowy performer to alter ego Dawickiego, które koresponduje z innymi dziełami wystawy. Projekt będzie można oglądać w Poznaniu od stycznia do maja. W piątek w Filharmonii Szczecińskiej wydarzenie prezentujące koncert skrzypcowy Panów Nika i dwa dzieła Witolda Lutosławskiego. Tego wielkiego kompozytora w tym roku będziemy mieli okazję słuchać częściej. Pod patronatem UNESCO obchodzimy stulecie jego urodzin. Formalnie inauguracja roku Lutosławskiego nastąpi 24 stycznia. W księgarniach m.in. opowieść o miłości i wojnie w książce Kwiat śliwy, mroczny cień Lian Herr. A dla tych, którzy planują podróże po Polsce, album prezentujący najpiękniejsze starówki, prawdziwe arcydzieła architektury, to wybrane przez nas nowości na rynku księgarskim. Jeśli planują Państwo odwiedzić Kraków, nie warto zwlekać. Jeszcze do 27 stycznia trwa akcja, która pozwala obejrzeć nam wszystkie dzieła sztuki polskiej i światowej za darmo.
Muzeum Narodowe w Krakowie, instytucja o największej w Polsce liczbie kolekcji, budynków i galerii, otworzyła swe drzwi na oścież. W Krakowie trwa akcja, inicjatywa ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Specjalnie przyjechaliśmy z Akademii Sztuk Pięknych z Katowic. Darmowe bilety jakoś sprzyjają temu, żeby się zmobilizować i wyjść w jakimś większym gronie. Za darmo można zwiedzić gmach główny, pałac biskupa Eras Maciołka, galerię w sukiennicach, kamienice szołańskich, dom Józefa Mehofera, dom Jana Matejki oraz arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich. Rośnie serce, jak ma się świadomość, że to wszystko jest polskie, prawda? Jest to nasza historia krakowska. To druga tego typu akcja w kraju. Wcześniejsza warszawska w czterech rezydencjach królewskich zgromadziła ponad ćwierć miliona widzów. 4 razy więcej niż zazwyczaj. Nam się przesunęło przez 3 dni, oczywiście nie w jednym oddziale, tylko w kilku, 10 tysięcy osób. Krakowskie Muzeum Narodowe może spodziewać się rekordu frekwencji, bo miasto jak co roku przeżywa poświąteczny i zimowy boom turystyczny. W ciągu 5 dni 4 tysiące gości to jest naprawdę optymistyczna liczba. Zresztą w niedzielę w tym miejscu wystawę oglądało 1300 osób. Do Muzeum Narodowego w Krakowie za darmo można przyjść jeszcze do 27 stycznia. Karnawał trwa, zaczynają się ferie, same przyjemności. Jednak proszę nie zapominać o nas. Program Tu Kultura już za tydzień o 11.15. Czekamy na Państwa. Do zobaczenia.